Coś za pięknie się wszystko kończy. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bland, a my sobie kontynuujemy nasze przygody z grą Fear Extraction Point. Jest dzisiaj ostatni odcinek, już epilog. I powiem wam, że coś ta historia za zbyt pozytywnie się na razie kończy. Była Alma, nie ma już Almy. Połączyła się, czy żeby zaznała spokoju? Ja strzelałem we własną matkę, ona nie mogła zginąć, bo ona jest pewnego rodzaju nieśmiertelną. Ona ma tą swoje nadprzyrodzone moce, nazwijmy to. Nie wiem, co gra chciała mi wtedy przekazać, to czy, że mała dziewczynka łączy się z dużą dziewczynką i to jest, no jakiś symbol to musi być, ale coś za szybko, łatwo. Jaki w tym biznes miał też Fetel, czemu został ożywiony, nie udało mu się jakby mnie powstrzymać, jeśli o to mu chodziło, tak po części. W sumie oni mnie kochają, bo to moja rodzina, więc z drugiej strony nie do końca pewnie chcą mnie zabić. Tak czy siak. Coś mi tu śmierdzi. You should know better by now. Fetel, może on mi coś wyjaśni więcej, bo na razie o niczym nie wiem. Oh fuck. Ale zanim mi wyjaśni, to jeszcze zrobi ze mną totalną rozpierduchę. Dobra, chcą się bić, to się pobijemy. No chodź, tu się pokażcie, tchórze. Jest pięknie headshot. Ja wiem, czuję to. No, chodź tu, tchórzu. Haha, mam cię. Dobra, kolejny z głowy. Jeszcze tam jest ich trochę. Tam jest jakiś snajper. Dobra, mam go. Trafiłem prosto w głowę. Jest mocna rozpierducha, że tak powiem. Moje kamerki sprawdzają się po prostu doskonale. W dobrym miejscu musiałem je postawić. Z całą pewnością. Wiesz co? O tak. Weźmy trochę tych rzeczy. O tak. Jest jeszcze ten trochę silniejszy. Zaraz się z nim uporamy. Jakaś granaty? To są granaty. Nie tobie miałem rzucić granata, ale dobra. Tobie. Pięknie, żeśmy go rozwalili. A, że tak powiem, rozpierducha przednia. Jest śmigłowiec, jeszcze tylko wezmę apteczkę i już do was pędzę. Coś się wydarzy. To się tak nie może skończyć. Za wesoło. Zbyt wesoło. Dobra. Coś się wydarzy. To nie może się tak skończyć. Za wesoło. Uwaga. Wiedziałem, że coś się wydarzy. I pewnie wszyscy nie żyją. Tried to bury their sins, but instead planted the seeds of their doom. But she would not be forgotten. We will make them remember. They
will die. All of them. A war is coming. I've seen it in my dreams. Fire sweeping through the earth. Bodies in the streets. Cities turned to dust. Retaliation. No, szczerze mówiąc, zakończenie jest dosyć specyficzne. Krótko mówiąc, nie udało nam się uciec, ale nasz bohater też nie zginął. I te ostatnie słowa Fetela, że nie uda im się odkupić swoich win... Znaczy, nie, jakoś inaczej to on powiedział, ale w każdym razie to jest bardzo filozoficzne, też z tą wojną. I szczerze mówiąc, po tym zakończeniu nie wiem, co mam myśleć. No nie wiem, po prostu interpretacja jest taka otwarta. Z jednej strony tutaj Almy, znaczy moja matka się połączyła, zaznała jakiegoś pewnego rodzaju spokoju. Z drugiej strony mają Fetela i jego mroczne plany. Musimy wiedzieć jedno, nikt z tych osób nie zginął. Pamiętajmy też, że są jeszcze dwie, oprócz tego, że są dwie kolejne części Fira, jeszcze jeden dodatek do pierwszej części, czyli Fil, Perseus, Madate, czy jakoś tak, no jak nie wiem, jak się do końca czytać, bo nie pamiętam, jak to dokładnie szło. W każdym razie jeszcze jest właśnie jeden dodatek, który sobie zagramy, zamierzam go przejść, zanim zacznę grać w drugą część Fira. No i może tam trochę więcej będzie wyjaśnione, chociaż w właśnie tym drugim dodatku Perseus Madate mamy coś takiego, że wcielamy się już w inną postać. Nie wcielamy się już w naszego kochanego syna Almy i brata Fetela, tylko wcielamy się w całkowicie w inną postać. I będziemy wszystko obserwować z trzeciej perspektywy. Bo wydarzenia z tego drugiego dodatku będą dziać się właśnie w okolicach pierwszego dodatku i w pierwszej części, bo w pewnym momencie będzie właśnie widać ten wybuch, czyli może się dowiemy czegoś więcej, a może zginiemy, jak wszyscy koledzy naszego głównego bohatera tutaj, jako syn Almy przeżył, ale ogólnie rzecz biorąc jego wszyscy koledzy, jego miłości przepadły. Został on sam, bez nikogo, na kim naprawdę by mu zależało, bez żadnych przyjaciół, bez żadnych kolegów, bez żadnej miłości swojej. Wszyscy zginęli. Smutne zakończenie, pełne wątpliwości, pełne pytań, bo na wiele rzeczy nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Dlaczego Fetel ożył, jak, o co chodziło z tą Almą? Nie wiem, ta pierwsza część podstawka była trochę logiczniej zrobiona. To jak był ten grubas cały, co on robił, czemu on przetrwał? Czy to był może coś bardziej easter egg ze strony twórców, że go to wstawili? No dobra, na te pytania nie wiem, czy uda mi się kiedykolwiek odpowiedzieć. Może w, nie wiem, kolejnej części, może na przykład w części, w kolejnym dodatku, ewentualnie w następnej części dowiemy się więcej. A teraz pozostało mi się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że seria się podobała, była naprawdę emocjonująca i że miło się wam mnie oglądało. Ja oczywiście zachęcam do oglądania kolejnych serii, jakie będą wychodzić z Fira, jak i z innych gier. No a póki co się z wami teraz pożegnam. Tak więc życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Pozostawię was z napisami. Cześć wam.